Duchowy przywódca. Nauczanie domowe. 24 stycznia. Druga księga Samuela, rozdział 5, wersety od 1 do 7 i 10. Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: oto myśmy kości Twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, Tyś wyprawiał się i powracał na czele Izraela. I Pan rzekł do Ciebie: Ty będziesz pasł mój lud Izraela i Ty będziesz wodzem nad Izraelem. Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu i zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem. Dawid miał lat 30, gdy rozpoczął rządy, a panował lat 40. Judom rządził w Hebronie lat 7 i 6 miesięcy, w Jerozolimie zaś nad całym Izraelem i Judą panował lat 33. Razem ze swymi ludźmi król wyruszył do Jerozolimy przeciw Jebuzytom zamieszkującym tę krainę. Rzekli oni do Dawida: nie wejdziesz tutaj, lecz odepchną cię ślepi i kulawi. Oznaczało to: Dawid tu nie wejdzie. Dawid jednak zdobył twierdzę Syjon. To jest miasto Dawidowe. Dawid stawał się coraz potężniejszy, bo Pan Bóg zastępów był z nim. Zauważamy dwa elementy, które pojawiają się tutaj i przeplatają, gdy chodzi o rolę Dawida. Widzimy cały lud i widzimy Boga. Wszystkie pokolenia zebrały się u Dawida. Cała starszyzna przyszła do Hebronu. I z drugiej strony Bóg namaścił Dawida i Pan zastępów był z nim i dlatego coraz bardziej stawał się Dawid potężnym. Ludzkie i Boże potwierdzenie tego, kim Dawid miał być. To ważne elementy. Ważne, gdy patrzymy na podejmowanie zadań, ról, obowiązków i funkcji. Tak powinno przebiegać podejmowanie obowiązków. Boże namaszczenie, natchnienie i posłanie jest jednym z elementów, a drugim ludzkie potwierdzenie. To, że ci, którzy są obok Dawida, są przekonani, że to dobry wybór, że to właściwy człowiek na właściwym miejscu. Czy nie miał oponentów? Pewnie miał. Ale jednak ta świadomość, że on ma wiele cech, wiele zdolności i talentów, przeważyły. I nawet ci, którzy pewnie dotąd byli zwolennikami Saula, stali się poplecznikami Dawida. Widać tutaj dużą mądrość tych, którzy Dawida wybierają. Dawid miał swoje wady, miał swoje niedoskonałości i popełniał błędy. Ale jednak, gdy chodzi o podejmowanie funkcji, o stawanie na czele, był bardzo dobrym kandydatem, był właściwym kandydatem. Chodzi więc i w naszej rzeczywistości, i dzisiaj, o to, aby tak patrzeć na powierzane funkcje. Z jednej strony, żeby to było Boże namaszczenie, a z drugiej, żeby to była ludzka życzliwość i ludzkie potwierdzenie. W tym ludzkim potwierdzeniu widać kilka elementów. Pierwszy, ci, którzy podeszli do Dawida, proponując, powiedzieli: oto my, kości Twoje i ciało. To taki semityzm, który można oddać: jesteśmy tacy sami, jesteśmy tej samej natury, jesteś jednym z nas, Ty nas znasz i my znamy Ciebie. Jesteśmy osobami wyrastającymi z tej samej kultury, w tej samej mentalności, z tym dorobkiem cywilizacyjnym, z tą pobożnością. Po prostu nadajemy się nawzajem do tego, aby współdziałać, współpracować. Ty jako król i my jako lud. Ty znasz nas, my znamy Ciebie. Pierwszy element środowiskowy, ważny. Wtedy, kiedy ma nastąpić porozumienie i kiedy chce się uniknąć niepotrzebnych zgrzytów. Po drugie, ludzie ci wskazują na doświadczenie Dawida. Już dawno
Od długiego czasu patrzymy na to, co robisz. Od długiego czasu widzimy, jak dobrze wypełniasz te funkcje, które podejmowałeś, kiedy toczyłeś wojny, kiedy zarządzałeś ludźmi, kiedy rozsądzałeś sprawy, kiedy potrafiłeś zająć się tym, co było w Twoim ręku. Doświadczenie, które masz, przemawia na Twoją korzyść. I po trzecie, zostało nazwane to, co urzekło tych wszystkich ludzi. Dowodzenie. Już od dawna wyprawiałeś się na czele. Stawałeś na czele. To jest ta funkcja, którą powierzamy Tobie, ale która już jaśniała, która już pokazywała się w mniejszych czy małych wyprawach, kiedy Ty stawałeś na czele, wyjeżdżałeś i wracałeś. W podtekście jako zwycięzca, jako ten, któremu się powiodło, jako dowódca, który potrafił w różnych sytuacjach zwycięsko wyjść z opresji, z trudności, ze zmagań, z zadań. To stawanie na czele jest Twoją funkcją, Twoim zadaniem, Twoim charyzmatem i chcemy, żebyś nim posługiwał. I dlatego chcemy Cię namaścić na króla i taką decyzję podjęliśmy. Prośmy dzisiaj o taką mądrość dla każdego z nas, aby popierać tych, którzy nadają się do tego, aby stawać na czele, by zauważać te talenty u ludzi, by nawet jeśli nie do końca nam w czymś odpowiadają, nie kontestować ich, nie mówić źle o nich, nie niszczyć im dobrej opinii, ale zauważać, w czym powinni posługiwać społeczeństwu, kościołowi, miastu czy narodowi. Bo to ważne, żeby zobaczyć tych, którzy mają doświadczenie, którzy stają na czele i którzy w tej kulturze, w tej duchowości potrafią porządkować rzeczywistość i podejmując funkcję, wypełnić dobrze zadanie, które zostało im powierzone. W takim mądrym decydowaniu, w takim mądrym popieraniu, w takim mądrym też głosowaniu. Niech błogosławi Ci Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.